Dzikie rośliny jadalne, odcinek 5, szczypior i gwiazdnica. Wiosna. Niby ludzie, ale czuć w powietrzu wiosnę. Coraz częściej w naszym jadłospisie pojawiają się zielone warzywa. Gwiazdnice to rośliny pospolite w naszym kraju. Dziko występujące w lasach, na ugorach, nieużytkach, przy przechadzach, nad brzegami wód, na poboczach leśnych traktów. Lubi gleby zasobne i wilgotne. Zidentyfikowano na świecie 121 gatunków, z czego 10 występuje w Polsce. Jest to roślina jednoroczna lub bylina z białymi kwiatami o 5 głęboko wyciętych płatkach, płoży się, ma drobne liście, jajowate, zaostrzone, gęsto lub rzadko osadzone, tworzy łany. Ziele, czyli cała roślina, bogata jest w witaminę C, prowitaminę A, saponiny, flawonoidy i witaminy B. Ma działanie przeciwzapalne, moczopędne, odtruwające, pobudza przemianę materii. Herbata pita z miodem działa wykrztuśnie, wspomaga leczenie kaszlu lub chrypy. Papka stosowana zewnętrznie na skórę wspomaga leczenie chorób skóry, takich jak łuszczyca, ujotokowe zapalenie skóry czy owrzodzenia. Jest dostępna cały rok. Jeżeli wiemy, gdzie rośnie, można ją zbierać spod śniegu. Ja uwielbiam ją jeść w sałatkach. Nie, po zapachu. Do koszyka któregoś? Do Roberta. Tak. Czosnek szczypiorek, nazywano często dzikim szczypiorkiem, to roślina pospolita w naszym kraju. Występuje w lasach, przy domach, ugorach, trawnikach. Lubi każdą glebę. Tworzy zwarte kępy szczypiorku. Z daleka wygląda jak trawa. Ma cienkie cebulki i rurkowate, ciemnozielone liście. Kwitnie na różowo lub fioletowo od kwietnia do sierpnia. Smakuje jak szczypior z cebuli. Zawiera dużo witaminy C, karoten, B2, sód, wapń, potas, fosfor i żelazo. Wspomaga metabolizm, obniża ciśnienie krwi i wzmaga apetyt. Wspaniale wspomaga leczenie przypadłości wiosennych, takich jak katar czy przeziębienie. Wspaniale smakuje na kanapkach, w sałatkach i w zupach. Patrz, co biedronki.